Witam naszego gościa, Andrzej Zięba, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, tak krótko pana przedstawiłem, ale temat jest dłuższy. Najważniejsze pytanie to: skąd pomysł na napisanie tysiąc monografii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ziemi Koszańskiej? To ambitne zadanie. Tak i piękne według mnie. Wszystko zaczęło się 3,5 roku temu. W grudniu 2009 roku, kiedy ówczesny prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, pan Henryk Zabrocki zaproponował mi, właśnie zasugerował, aby opisać, wtedy jeszcze nie było mowy o formie, to co robimy w, w TPD w Koszalinie. On mówił, że i rzeczywiście tak było, robimy dużo pięknych przedsięwzięć. Jesteśmy nowatorami w wielu dziedzinach. Wygrywamy konkursy, robimy różne projekty. To się dzieje, gdzieś potem opisywane jest to w sprawozdaniach. Sprawozdania lądują w teczkach, teczki gdzieś tam. W archiwach? W, jakich, w jakimś archiwum, i to tak zostanie. Czy zostaje. Mówił, a y, może by to opisać, żeby to pokazać światu. I tak narodził się ten pomysł. Podjąłem go. Z wielką z przyjemnością, ponieważ jako historyk lubię stare dokumenty, lubię zapach starego papieru, zapisanego informacjami. A to była szansa, aby do takiego archiwum, czy do, wręcz do takich archiwum się dostać. No i tak to się zaczęło. Mhm. Ale jest pan także współpracownikiem TPD i chciałem zapytać o ten zakres współpracy. Co wynika z pana doświadczeń z tej współpracy? Wszystko zaczęło się od Gazety Miasto, do której pisywałem no, już parę lat temu. Poszukując tematu, trafiłem do pana Henryka Zabrockiego. Powiedziałem, z czym przychodzę. Wtedy zasugerował, jeszcze byliśmy na pan. Może pan zrobiłby coś z naszymi dziećmi, z naszą młodzieżą? Właśnie takiego quasi dziennikarskiego, albo wręcz dziennikarskiego. I tak się zaczęło. Zacząłem robić warsztaty. Właśnie takie półdziennikarskie, najpierw z dziećmi, a potem z młodzieżą. Gimnazjum w Polanowie i to przedsięwzięcie uważam za. Takie szczytowe w tej chwili moje osiągnięcie, właśnie jeżeli chodzi o y, działalność w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, bo tam y, z, właśnie z y, młodzieżą z gimnazjum, y, tam młodzież była wówczas w trzeciej klasie, same dziewczynki. Był jeden chłopiec, ale szybko się wykruszył, więc zrobiła się taka y, redakcja żeńska, i tam stworzyliśmy, czy wykreowaliśmy... Y, Gazetkę, która potem stała się wręcz gazetą, ponieważ stała się gazetą szkolną miesięcznikiem, który przez lata ukazuje się do tej pory. To było według mnie wielkie przedsięwzięcie i wielkie osiągnięcie, patrząc na zaangażowanie i twórczą pracę młodzieży. Ale jak pan sam mówi właśnie, jest pan w, całym, w, całym, w całej tej instytucji, w całym tym towarzystwie, żyje Pan życiem tych dzieciaków, tak. więc. Dlaczego praca naukowa, czyli monografia, a nie na przykład kawał życia y, jego wychowanków czy też pracowników? Czy może ta praca będzie taka, że y, poznamy w niej jakieś opowieści? Ależ właśnie ona o tym jest. Ona jest o tym, co zrobili i co robią. Wspaniali ludzie. Którzy... Ale mówił Pan, że tak, że opowie w niej Pan o tych wszystkich przedsięwzięciach, które, które były organizowane i są w dalszym ciągu organizowane, ale moje pytanie jest takie, czy jest tam miejsce na wypowiedzenie się samych, czy nie wiem, pracowników, czy wychowanków, czy byłych wychowanków? Myślę, że połowa tekstu, tekstu, ponieważ dużą część zajmują zdjęcia, to są właśnie wypowiedzi. To są y, życiorysy, to są refleksje pracowników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w tych latach, jak też i wolontariuszy czy osoby w jakiś jeszcze inny sposób związane właśnie z TPD, czyli wszystkim, wszystkich tych osób, które w najróżniejszy sposób. Ponieważ sposobów jest y, liczba, której nie można zamknąć, ponieważ ciągle są nowe potrzeby, w związku z tym rodzą się nowe pomysły. I to jest tekst o nich. O nich. Także i o dzieciach. Domyślam się, że Pan rozmawiał y, y, z tymi osobami. Czy przychodziły do Pana i mówiły: Panie Andrzeju, niech Pan tu opisze taką sytuację jak coś tam kiedyś. Nie, ja chodzę do tych osób. A często już do rodzin tych osób, ponieważ to jest 66 lat. Wiele osób już nie żyje. Ale spotykam się z ogromną serdecznością rodzin. Na przykład z wielkim, z sympatią zostałem przyjęty przez pana e, Rafaela Bielawowskiego, syna pana Gabriela Bielawowskiego, który kiedyś w latach. 50. -tych, 60. -tych, 70. -tych był jednym z filarów TPD w Koszalinie. Podobnie niedawno yy, trafiłem do mm, rodziny do syna. Bo, yy, tam jest syn i, i małżonka i tak, oboje są w tym zaangażowani. Do pan, y, pana Kazimierza Kuinskiego, syna pana Czesława Kuńskiego, który z kolei był jednym z filarów TPD w, w obszarze działania powiatowego. To są wspaniałe spotkania, ponieważ te osoby pewnie też same przypominają sobie swoją historię swoich, y, swoich rodziców, znajdują zdjęcia i opowiadają mi. Piękna praca. Czy ta praca jest już zakończona? Praca jest gotowa w 97%. Ostatni materiał przyjedzie do mnie, jak jestem umówiony, w drugiej połowie przyszłego miesiąca w drugiej połowie sierpnia. To jest koła, które pracuje w okolicy Szczecinka. Ponieważ jest okres wakacyjny, więc pani mi prosiła, że tak jak już uspokoją te wszystkie sprawy i zakończą właśnie te sprawy związane z wakacjami, to. Pa, tam tamtejsza pani prezes y, tu wybiera się na, na radę do, do koszelina i przywiezie mi ostatnie materiały i to będzie już wszystko. Pani doktor wspomniała, że to jest, że pan doktor mówił tysiąc stron. Tak, to jest nawet więcej. Zaczynam się trochę bać tej objętości. Ale czego się bać? Czy nie da no było podzielić w tomy boję... na przykład? A, bo, nie boję się. Swoim strachem czy swoją obawą. Tylko zaczynam myśleć tymi osobami, mówiąc tak właśnie marketingowo, do których zwracamy się. No, ponieważ reprezentuję siebie, ale reprezentuję też TPD na Pomorzu Środkowym. Do których zwracamy się z prośbą o, w, o wsparcie finansowe, abyśmy mogli to dzieło opublikować. No właśnie, bo mówi pan, Taki, że duży, tak. duża rzecz, a nie ma nic za darmo. Skąd pieniądze? Pieniądze według naszego założenia, według naszej myśli, według tego, jak spodziewamy się, żeby to nam, żeby się to udało zrobić, od sponsorów, od darczyńców, którzy tak myślimy i których chcemy przekonać, i to jest klucz sprawy. Teraz to, co chcę powiedzieć. Ten tekst, nawet w takiej formie, jak jest w tej chwili, to jest pierwszy taki tekst w 94-letniej, w tej chwili, historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce. Zmieniały się nazwy, łączyły się organizacje, powstało TPD kiedyś dawno temu. Bo TPD w ogóle powstało w 1919 roku. I nadal funkcjonuje. Nikt się jeszcze nie pokusił, żeby to opisać yy, to, czyli przedsięwzięcia, działania dotyczące jakiegoś obszaru kraju. Powstają książki różne na temat dzieci gorszych szans, na temat form pracy, na temat pedagogiki, towarzystwa przyjaciół dzieci, ale takiego tekstu nie ma. Tym bardziej takie wydawnictwo jest potrzebne. Panie Andrzeju, i ewentualni sponsorzy, ludzie, którzy chcieliby pomóc, mogą się zwracać do TPD i bardzo taką prosimy. informację uzyskają. Bardzo prosimy. Bardzo dziękujemy. Andrzej Zięba, historyk, autor monografii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ziemi Koszańskiej, był naszym Państwa gościem. dziękuję bardzo za spotkanie. Pięknie dziękuję, kłaniam się. Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniamy się, do widzenia. Do zobaczenia.